Was na najlepszym biwaku w mieście. Pokażemy Wam, na czym polega prawdziwa zabawa. Ale super. Myjemy ząbki, o, się uśmiechamy. O Jezu, co nie, Marta? Marta, ty się uśmiechasz? O, ty się uśmiechasz? O, ale fajnie się uśmiechasz. Ale mam super aparat. Podsadzić cię do pralki? Dobrze. Tutaj mamy naszego dziecka, ziomki. Zdjęcia kamera. A teraz idziemy do kuchni. Dobra, idziemy, Gabrysia nas zaprowadzić do kuchni. Ilona, Ilona. Patrzcie, jakie tutaj kuchary. Kuchary pomachają, ziom. Jakie dobre kanapeczki. Będziemy jadły. To się okaże. No właśnie. Gdzie kamera? Gdzieś w Wenecji, na gondoli, jakaś para się kołysze. Ej, chorujesz na mykofobię? Ja tylko na antybiofobię. Jesteśmy właśnie na biwaczku i dzielnie gotujemy spaghetti dla 30 flav. Dzielna kuchara Caroline! Spaghetti! Siemanko, witam w mojej kuchni. Nie mogę tutaj wjechać. Dzisiaj w kuchni serwuję spaghetti!
ty, mamo. Opowiedz mi o trzech osobach, których nie znasz, ale je podziwiasz. I za co? Pan Grabie, bo dobrze grabi, pani Jagodka, bo zbiera dobrze jagody i pani Pralka, bo bierze mu ubranie. Pomimo raw, pomimo skał, pomimo 100-metrowych fal, pomimo burz, błyskawic wzet, ja ciągle ciebie chcę. Jak wytłumaczyć słowo siłomierz 8-letniemu dziecku? No masz siłę i masz ją mierzyć. No proszę. Chyba dziecko zrozumie. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. Ej, matka. Ja. Jaki jest kąt nachylenia tego chodnika i jeśli autobus wyjdzie z prędkością 50 km na godzinę, czy ta barierka się wywali? Czy mogę zadzwonić do kurczaka? Nie. Do koguta? Nie. No dobra. I jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Boże kobiety! Tak właśnie, powiedzmy się na najlepszym biwaku w mieście i w ogóle to subskrybujcie, łapkujcie i w ogóle lajki, komentarze i cześć! Wszyscy machamy!